Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Brilliant Diamond. No i tak, ostatnio zakończyliśmy grę właśnie na górze Coronet i jesteśmy coraz wyżej, coraz szczytu, bliżej. No i tak, dzisiaj sobie ruszymy dalej, trochę tutaj łazimy, trochę tutaj poeksplorujemy, bo de facto wciąż jest jeszcze co, jeszcze to miejsce jest dość rozległe, jeszcze jest sporo tutaj jakichś jaskiń, przejść, ukrytych przedmiotów i innych rzeczy. Co do nowych poksów, to może akurat nowych jakichś tutaj nie uraczymy, ale tak, pytanie w sumie moje, jak tam dojść, bo tam zapewne coś jest. Coś tam zapewne jest, pewnie jeszcze nam się przyjdzie zmierzyć z teamem Galactic nieraz. Dobra, duży grzyb i tyle, tylko szczerze, żeby tylko grzyba zdobyć. No to tak średnio, ale dobra, idziemy z powrotem. A, i tu w sumie można też przejść do tej jaskini. A, tu nic nie ma. Dobra, i tu w zasadzie jesteśmy już szczytu bliżej niż dalej. Dobra, ale jeszcze interesuje mnie właśnie to przejście. Teraz, bo tak, tutaj stąd w ogóle to jest miejsce, z którego przyszliśmy. No właśnie, pytanie, czy coś jeszcze tutaj znajdę? Tak, na tym kamieniu tutaj. Dobra, i to z kolei jest mały grzyb. Grzyby w takim śniegu rosną? No ciekawe to. Dobra, bo teraz mamy dzienną porę, ale to raczej nie ma znaczenia, jeśli chodzi o występujące tu poksy. I tak nic nowego tutaj raczej nie uraczymy. Dobra, na Boma Snowa akurat Milotic nie będzie dobrym wyborem, więc sobie tutaj ucieknę. Dobra, idziemy dalej. Dobra, także tak, kolejna część góry. Dobra, kolejny mały grzyb. No dobra, co więcej? Dobra, tu coś jeszcze jest. Nie, nie ma nic, ale są członkowie Team Galactic, kolejni! Nasz szef chce zrobić coś wielkiego na szczycie. A ja tutaj jestem, żeby powstrzymać jakichś nieproszonych gości. Jakby szkodzisz atmosferze, więc może przegrasz szybko. No, nie tak szybko ze mną, nie tak szybko. Dobra, więc trenerka z Teamu Galactic, która ma parę poksów i pierwszy z nich jest brąz, o nie. No Milotic. No to tak, spróbujmy surfa użyć. Może nie wykończy to brązora, bo to jednak niezły w specdefie jest. A jednak wykończyło. Dobra, Milotic chyba lepszy jednak w ataku jest specjalnym, niż się spodziewałem. Dobra, i kolejnym poksem jest Glamiao. Nie, nie będę nic zmieniał. Chciałem też, żeby było poleczyć się, ale niestety nie ma za bardzo jak. Dobra, to jeszcze raz. Chociaż dużo nie masz Dragon Breath, sobie zaoszczędzę za pipi. Nie wiadomo, jak jeszcze dużo będzie mi trzeba walczyć. A akurat ten atak był wystarczający. Dobra, Baniri zgarnia kolejny poziom. I proponować Agility. Mocno to podkręca speed, ale przy speedzie tego poksa raczej to nie jest konieczne. Powinieneś był być dla mnie łatwym celem, łatwym zadaniem. No ale nie byłem. Dobra, czy coś jeszcze tutaj się znajduje? A w sumie tak. Chyba za tą trenerką coś mi się kojarzy, ale pewnie jestem. No, Max Potion. Czyli Potion, który leczy, no jak nazwa mówi, na maksa. No dobra, jeszcze coś dzikiego. Brązog. Dobra, nie chcę Brązoga. Nie chcę Brązonga, od Brązonga sobie ucieknę. Ale tak z ciekawości jeszcze zerknę, ile ja mam pokeboli, jakiego typu też. 26 ultra boli. No to nie jest źle. Bo cóż, w dzisiejszym odcinku może przyjdzie nam złapać pewnego wyjątkowego poksa, który do złapania nie będzie łatwy. No dobra. I tutaj jeszcze mamy Stardust. No i kolejnego trenera. Team Galactic przyjmie kontrolę nad wszystkim. Możesz spróbować nas powstrzymać, ale nic sam nie wskurasz. No nie wiem, póki co sam wskurałem całkiem dużo. Dobra, kolejny gość z Teamu Galactic chce się bić i ten do walki wysyła znowu Brązora. Dobra, lecz Milotiku. I wiemy już, że surf powinien starczyć. No to sprawdźmy, czy aby na pewno. Lecz no chyba mam nadniż poziom się tamten w poprzedniej walce. Dobra, Brązor pokonany.
I tak, i Golbat. No dobra, oczywiście zostajemy. Clefable na pewno by... Radę może by sobie dała, ale... Na pewno nie tak dobrze jak Milotic. Dobra, Golbat pokonany. Dobra, 49 poziom i tyle. No i to, co od Ciebie dostałem, to smak porażki. No niestety, dziś nie serwuję jakichś super dobrych dań. Jest w końcu Shiny Stone. Widać, musiały zdobyć 50 poziom, co najmniej patrzy. Ale to chyba od 51 dopiero się itemki zmieniają. No dobra, no to coś, jakiegoś innego poksa do drużyny sobie wezmę. Wezmę może Luxraya. Bo czemu by nie? Ale na początek i tak wsadzę Clefable. I tak, pytanie, czy tu jeszcze jakiś przedmiot nie ma, ale chyba nie było. Dobra, idziemy na górę. Idziemy coraz wyżej. Dobra, tu jeszcze mamy kolejną trenerkę. Tyle musiałeś się nauczyć, żeby tu przyjść. Powinieneś być z siebie dumny. A teraz, zeszedł się na sam dół. No nie dam się sprowadzić tak łatwo do parteru, oj nie. Dobra, trenerka z tym Galakty chce się bić i tam, a Golbata ma start. No to kiepski start dla mnie. Dobra, Clefable. Teraz w końcu debiut w walce. No dobrze, zobaczymy jak się pobiłem Clefable. W sumie też nie głupio było mieć ruchy typu na przykład Psycho, bo wiem, że Psychic też może poznać. A to mogło być całkiem dobre. Bo w sumie miałbym kontra na trujące poksy. Ale z drugiej strony już teraz po akcjach z teamu Galactic to aż tylu trujących poksów na swej drodze spotykać nie będę. Dobra, mam nadzieję tylko, że nie użyję Poison Fanga, bo jeżeli to by siadło, to byłoby kiepsko. Natomiast wchodzi Bite, który jest nieefektywny. Pytanie, czy to mnie przyblokuje? Na szczęście nie. I kosimy Golbata. No dobrze. No to tak. Kolejnym boksem trenerki będzie Bronzor. W zasadzie to mogę zostać sobie, bo mam przecież Flamethrowera, który będzie super efektywny. Pytanie tylko, czy wystarczy. No Clefable teraz jest silniejszy, wiadomo, ale... Czy na tyle, żeby rozwalić Bronzora? Tak. Dobrze jest. Clefable kosi. Dobra, strawię, zgarnię poziom. I kolejnym boksem trenera... O, wyleczyła się ze statusu. Co prawda, nie miało to większego znaczenia, ale dobra. Ile bym miał? No i teraz tylko sęk w tym, że mam bardzo obniżony defense i jakbym dostał jakimś atakiem, to dostanę nim konkretnie. Chociaż spodziewałem się bardziej konkretnego uderzenia. Ale w sumie z drugiej strony, no to jest dla mnie. O, 37 poziom. Ten dziczy jest silniejsza. No dobra, możemy śmiało iść dalej. Jak mogłeś? Jak mogłeś pokonać, albo no, tak się odwdzięczyć za moją dobroć? Dobra, i tak, Staravia w końcu ewoluuje! Więc będzie mieć kolejny wpis do Pokédexu, w końcu będzie mieć Staraptora! Fajnie, tak skrzydła się tak przeplatały. Przez moment, jak były dwa modele poksów. Dobra, mamy Staraptora, czyli ostateczną formę Starlego. Więc zobaczmy, co Pokédex powie na jego temat. Jest to taki predator, czyli może jakby taki łowca, coś tego typu. Normalno latający poks. Ma on dość agresywną naturę. Wyzywa każdego przeciwnika, nawet wiele większego niż on sam. No i przy ewolucji przeprowadza się Close Combat. Co ciekawe jest jak na Pokémona ptasiego i w zasadzie bardzo dobre. Ogólnie ten atak na ptasim poksie się całkiem nieźle przydaje, bo jakby nie było, jest też dobry na typ zarówno stalowy, jak i kamienny. Zwłaszcza ten kamienny, do którego ma podatność. Dobra, więc tak, pozmieniamy trochę w drużynie. I sobie do teraz ewolucji coś muszę znowu podebrać. Właśnie tylko pytanie, co? Bo tak, zewoluować jeszcze na poziom mógłbym de facto Finion, ale wyższą jego formę mogę bez problemu znaleźć. W sumie to tak jako wpis do Pokédexu mógł wziąć Mist Revus i ewoluować z Duskstone'em. Ewentualnie mógłbym spróbować Tentakula wziąć na ewolucję, ale mówię, że nie trzeba. No i tak się właśnie zastanawiam. A w sumie miałem Huntera, tak teraz patrzę, to niepotrzebnie się wymieniałem za tego Huntera. No ale dobra, trudno. Wezmę może Gibla, bo Gibl jednak będzie dużo potrzebował do tej ewolucji.
I tak, jeśli chodzi o moją drużynę, to najwyżej sobie jeszcze Clefable tylko podleczę czymś. Mam chyba jeszcze jakieś mleko Mumu albo coś takiego, to sobie to wykorzystam. Dobra, i Clefable w pełni sił. Możemy iść na szczyt. Bo to chyba już tu. Dokładnie, jesteśmy teraz na Sphere Pillar, czyli na właśnie takim podniebnym filarze. No i tutaj jest sporo trenerów, którzy będą tylko chcieli z nami walczyć. Coś wielkiego się tu zaraz wydarzy. Może, czyż nie? Nie przeszkadzaj nam, oczywiście nie pozwolimy ci na to. Dobra, więc połączymy siły, żeby cię pokonać. Dobra, choćby i was czworo było, to myślę, że i tak by nie dali rady. Dobra, jedziemy, kolejna waleczka. Dustox i Stunky kontra moje duo Clefable Luxray. No dobra, jedziemy ich. Dobra, no to tak, użyjemy Moonblasta na Stunky, będzie normalnie efektywny, natomiast Spark na Dustoxie. Dustox ma o wiele lepszy Speed Defense niż Defense, stąd też taka decyzja. Flamethrower byłby de facto efektywny, ale no tak jak mówię, ten Speed Defense trochę może ten scenariusz zmienić. No dobra, więc lecimy, Spark! I pięknie Dustoxa skosiło. Dobra, Gibble sobie zgarnia z dwa poziomy. No dobrze. Dobra, i Clefable też sobie ma poziom, to też ok. Znam jakiegoś innego poksa, za Clefable sobie później wezmę. Dobra, Igloomiał oraz Beautify, nie, Krogunk. No dobrze, no to tak. Tak samo ustawiamy ruchy. I dokładnie te same, na te same sloty. No bo Krogunga będzie mi chyba najlepiej rozwalić Sparkiem, choć Moonblast też byłby na nim normalnie efektywny. Ale lepiej go rozwalić może szybciej, bo jakiś atak trujący jakby siadł, to też mógłby być trochę nieprzyjemny dla Clefable. Dobra, i Moonblast. Nawet Quicklo nie był potrzebny, to Clefable naprawdę ma niezłe przyspieszenie w stosunku do Clefair. A po prostu mam aż tak dużą przewagę levelową. No, Gibble próbuje poznać Baldos, to mu się nawet może przyda. Myślę, że nawet bardziej niż taki na przykład Sand Attack. Dobra, no to tak, co dalej? Nic, to wszystko. Najsilniejsi z podstawowych członków, albo to ja, właśnie byliśmy my, albo ja. A i przegrałem z jakimś dzieciakiem. No cóż. A, to było żałosne. Dobra, przepuścimy cię, nasz szef cię zniszczy. No, to się jeszcze okaże. Dobra, więc tak, kolejne zmiany w mojej drużynie. Teraz sobie wezmę może Infernape'a, bo on się tu chyba lepiej sprawdzi, aniżeli pozostałe poksy, ale mimo wszystko wezmę Luxraya może na front. Bo Infernape jeszcze nie jest podleczony do końca. Dobra, kiedy przejdziemy tutaj dalej? I teraz to wszystko się zakończy, a raczej wszystko się zacznie. Moje czerwone łańcuchy otworzą portal do innego wymiaru. Więc uwolnijcie swoją moc dla mnie, Dialga, mityczny Pokemonie, królu czasu. Albo królowo. Dobra, więc coś się dziać zaczyna. Otwiera się portal do innego wymiaru. I z niego wyłania się legendarny Pokémon Dialga. To przyniesie zniszczenie wszystkiego, co żyje. Wszystko zniknie, nie będzie więcej już walk ani cierpienia. Czy czujecie, jak czas zaczyna się, czasoprzestrzeń zaczyna się zakrzywiać? Tylko ja mogę ją jakby kontrolować. Coś dziwnego się dzieje, dziwna aura roztacza się po regionie. Czy to będzie zguba Sinnoh, a może i całego świata? Ten mityczny Pokémon, albo to mityczny Pokémon, który stworzył Sinnoh, Dialga, pradawna władca czasu. Ten świat nie może już być zmieniony w świat takiego, który chciałbym, żeby istniał. Więc najprościej będzie stworzyć zupełnie nowy świat, który zastąpi ten.
nowy świat, w którym ja będę rządził wszystkim, to ja będę tam układał porządek, powiedzmy. No nie, nie pozwolimy na to. Najpierw musimy Gostka powstrzymać. Nie ma się to tak spieszyć. Rozumiem, że chcesz walczyć z szefem, naprawdę, jednak najpierw będziesz musiał zmierzyć się ze mną. Potem wszystkim, jak mnie jakby upokorzyłeś. Dokładnie o tym pamiętam, a ja będę następna. Może jesteś mocny, ale tym razem to my wygramy. O, i Barry, skąd to się wziął? Czekaj chwilę. Nie zaczynaj imprezki beze mnie. A, to ty jesteś tym chłopczykiem, który uciekł z płaczem nad jeziorem Kitty. Czy wzmocniłeś się od tamtego momentu? No cóż, pokonamy was w walce 2 na 2. No to się jeszcze okaże. Chociaż akurat, jeśli chodzi o wsparcie Barry'ego, nie będzie ona jakieś ultra dobre. Dobra, w każdym razie, Mars i Jupiter są do walki brązory. Dobra, to Munchlax i Luxray do dzieła. No właśnie, Munchlax. Z czym narodzi Barry? No dobra, mniejsza, lecimy, bite. W zasadzie Munchlax użyje tego samego. Dobra, super efektywny na jednym brązorze, drugi brązor używa niestety, ale Reflect, co trochę nam pokrzyżuje szyki. No i Confuse Ray, na szczęście Luxray uniknął tego. To bardzo dobrze. I Bite, który dobije, tak, dobija jednego z brązorów. Teraz Jupiter, z tego co tam miała skantanka, więc ten pox może być trochę kłopotem. Zwłaszcza, że mam narzucony Reflect, a ja bazuję na atakach fizycznych, no i to może być troszkę kłopotem. Dobra, ale próbujemy. Bite na brązorze. Który sam dał mimo tego Reflecta też całkiem dużo. No i Poison Gas. I to woła Foxy leci. A to ciekawe, nawet nie wiedziałem o tym. No dobra, w każdym razie oba są otrute. Dobra, brązor nie może się ruszyć, bardzo fajnie. No i Bite, no ale to niestety nie wykańcza wrogiego brązora. No dobra, no to tak, trutka robi swoje. Na szczęście jest to tylko zwykłe zatrute ciśnienie mocne, więc nie będzie zabierało z tu natury coraz więcej. Choć z drugiej strony w krótkich meczach to zwykłe zatrucie jest nawet lepsze. Dobra, Spark zrobił tyle co nic. I Flame Power. Myślę, że to jest chyba nawet jedyny nieognisty box, który poznaje ten ruch. Przynajmniej w tej grze. A że może nawet nie tyle co może poznać, tylko chodziło mi o to, że poznaje przez leveling. Dobra, w każdym razie rozwalamy kolejnego brązora, Banieri poziom. Tutaj długo jeszcze będę musiał ekspić tą Banieri. Jakbym jakieś witaminki, których nie byłoby mi szkoda, albo jakieś jeszcze ewentualnie jagódki, których mógłbym użyć, to znacznie by to przyspieszyło tą całą akcję, zwłaszcza jagódki. No ale cóż, no póki co to jestem tak trochę mam ograniczony, że tak powiem, zasób przedmiotów. O nie, dig, to będzie super efektywne. Mam, żeby Luxray mi nie padł, ale szykuje się, że może. Nie będzie, wszystkie ataki lecą prosto w niego. A nie, masz Luxray jednak. Dobra, więc przynajmniej mój pox trochę nie oberwie. Dobra, Body Slam. Bez paraliżu? No niestety nie, ale trutka zeszła. O, to dobrze. Barry'ego Munchlax tak nie kocha, żeby trutkę sobie zdjął. Dobra, postawię, że będę zmuszony użyć Volt Switcha. I użyję go może... Dobra, wszystko skupmy na skantanku. Paragli mimo wszystko szybszy niż wszystkie inne poksy. Pytanie, czy ja to przeżyję. Ledwo co, ale jednak, to udało się. Dobra, to z mojej strony... Oho, jeszcze zapomniałem o oszołomieniu, kurde. Jest Volt Switch, uff. Dobra, musi wejść Infernape, niestety. Potrzebujemy większej mocy. Dobra, i leć Infernape. Przewalimy teraz Close Combatem w Paragly, myślę, że to będzie całkiem dobre. Ogólnie nawet nie tak źle byłoby, jakby padł Munchlax, bo kolejne poksy Barry'ego są już trochę lepsze. Dobra, schodzi się nam na tej walce. Dobra, Reflect się skończył, to znaczy, że i skończyli się moi przeciwnicy. Dobra, Close Combat! Czyli atak z bliska, który Paragli po prostu zmiata z pola walki. Zastanawiam się, czy to było dobre posunięcie, bo jednak obniża sobie defense, ale z drugiej strony
To już chyba bez większego znaczenia. Dobra, rozwalamy Pragley. Dobra, poziom taki był znowu. A w moją stronę Bleach, a czy w moją, nie w moją konkretnie. No tak, bo ogólnie jak Pox zjadł jagódkę, no to może użyć Bleacha, który jest takim atakiem wymiotów. Dobra, Staraptor. No tak, Kropatowi nie obniży ataku, ale obniży go tankowi, co w sumie bez znaczenia też z większego. Dobra, z mojej strony Flame Wheel w Golbata. Dobra, Staraptor może być bardziej użytecznym wsparciem. I Close Combat! No dobra, przynajmniej Skantaka rozwali. Chociaż obawiam się ataków ze strony Golbata, bo teraz mam obniżony też defensywę. Zasadzie Staraptor też sobie obniżył. No i jeszcze Aftermath, a żeś się nadział bary. Ciekawe jest, jakie ma trzeciego Poxa jeszcze. Dobra, wszystko rośnie prawie, że. No i Poison Fang! Uj, i otruła Staraptora, nie mamy szczęścia do tej trucizny. Dobra, no i Golbat kolejny. Dwa Golbaty. No to może być dosyć ciężkie. No ale dobra, próbujemy dalej. Flame Wheel! Nie ma co się łamać. Trzeba atakować. No i tak, Golbat się trzyma, plak. I Poison Fangi kolejne. No, obniżony defense, ale mimo wszystko zabrało to stosunkowo niewiele, ale znowu mnie otruło! I Sludge Bomba! Staraptor siądzie? Tak. Pytanie, co ma jeszcze tam bary w zanadrzu? Poznam chyba jego wszystkie poksy. Dobra, i Ponita! Okej, okay. Możliwe, że Ponita będzie szybszy od Golbata, któregoś przynajmniej, więc użyję Flame Wheel na Golbacie lewym. Dobra, i też Flame Wheel. Dobra, jeden Golbat padł. Pozostaje nam ten jeden ostatni. Teraz pytanie, czy uderzy mnie, czy przeciwnik, czy znaczy Barrego. Uuu, oba poksy, niedobrze, El Cutter. No to niestety po Infernape, bo trucizna mnie dobije. No cóż, Infernape niestety pada ofiarą. Nie spodziewałem się aż takiego scenariusza. Dobra, leć. Co tam może lecieć? W zasadzie to mogę wysłać Gibla, on dostanie więcej eks. Ponita i tak dokończy dzieła. Dobra, leć Gible, użyj tackle. To zgadnie konkretne ekspy. No dobra, udało nam się pokonać kolejną dwójkę tym razem przywódców Team Galactic. Tak, Gible stanie 2400, dwa poziomy na dzień dobry. Kurczę, normalnie lepiej mogłam się przyłożyć do tej walki. Nie, wzmocniłeś się. Ale to i tak bez znaczenia, jeśli chodzi o walkę z szefem. No tak, do szefa jeszcze trochę. Ha, moje Pokémony są silne, co? Mogę jeszcze być mocniejszy. Ale wiem to też, ale wiem, że ty tak samo. W pewnym momencie gdy... No dobra, w każdym razie wreszcie twoje poksy. Okej. No dobra, no to teraz możemy iść. Hej Hoggins, teraz pokaż co potrafisz. Okej, okay, a bardzo poszedł w najlepsze, świetnie. Dobra, coś tu się dzieje. O, Diaga to. Coś się dziać zaczyna. Coś Dialga zaczyna działać. Fantastycznie, przepięknie. Tworzy zupełnie nową galaktykę. Mój nowy świat. Co? Tak więc pojawiają się jeszcze kolejne legendarne poksy. Uxie, Bespreet i Azelf. Które zdejmują łańcuchy z Dialgi. Tak więc Dialga wychodzi poza kontrolę Cyrusa. A przed nami jeszcze pojawia się... Mesprit osobiście! Izika!
Tymczasem działka przestaje działać. Czerwone łańcuchy! Zniknęły, rozpłynęły się, ale dlaczego? Dlaczego Mesprit z Pokémon z jeziora Verity pojawił się przed tobą? To bez znaczenia. Wszystko już jest zniszczone. Moja galaktyka zniknęła. Nie, to nie może ujść płazem. Złapię jeszcze raz te wszystkie trzy Pokémony i stworzę kolejną łańcuchę. Ale zanim to zrobię, to najpierw kompletnie zniszczę ciebie. O, Cyrus się wkurzył. Dobra, więc... niestety, bez możliwości zmiany poksów, trudno. Jedziemy z Cyrusem, a raczej Cyrusa po raz kolejny. Dobra, więc szefu Cyrus chce się bić. Jest to walki Honchkrowa. Dobra, całkiem nie zostawiam Luxraya na front. Także on go zdejmie po prostu jednym Sparkiem. Dobra, Spark. Dobra, Honchkrow rozwalony. Dobra, całkiem ładne expy wchodzą. No niestety Baniri wciąż jeszcze nie ewoluowało. Szkoda. Dobra, Gyarados, zostajemy, oczywiście. Na Gyaradosie mój atak będzie podwójnie super efektywny. Dobra, no to jeszcze raz Spark. Uuu, no to miał budkę, która sobie ataki elektryczne. O, skubaniec. Ale czy to wystarczy? Uuu, nie starczyło. No, to się nieźle trzyma, ale jest paralizik. I 45 aż poziom. Dobra, i tak. Wakanberry osłabiło, ale sparaliżowany jest, nie może się ruszyć. Bardzo dobrze. No to jeszcze raz Spark. O, żeś ty full restore. No to nieźle się tam leczy. Restore to ogólnie najlepszy lek, jaki jest de facto. Ponieważ leczy stan, leczy też stany dodatkowe i jeszcze, żeby tego było mało, leczy też statusy oczywiście. Główny i HP na full. Jeszcze Fibi jakby leczył, też w ogóle syndrom Pokémon w przedmiocie. Dobra, wpadł kryt bardzo ładnie. No i teraz tak, na kolejne poksy Cyrusa to już chyba będę musiał użyć Infernape'a. Weavile, wyższa forma Sneasla. Jego też wykończymy. Dobra, Power Up Punch. Orzesz ty dig. Czemu to jest takie szybkie? No dobra, trochę to we mnie przywali w takim układzie. Teraz zastanawiam się, czy użyć Cross Combat, ale myślę, że... Dobra, dla bezpieczeństwa użyjmy. Dobra, dig, trochę we mnie rypnie. Niestety, super efektywne. No to Close Combat! O ty, jeszcze ma atak. Aż jagodek teraz sobie ataki walczące. Ale to na nic się nie zda, bo jednak mój atak jest za mocny. Po prostu. No jeszcze kryt, wow. Mam szczęście tych krytów coś. No dobrze, no to pozostaje mi jeszcze jeden pox z Cyrusa, którym będzie zaraz się przekonamy, co to takiego będzie. Dobra, Gilbert chce poznać Bite. Niech będzie, myślę, że zamiast Tackle na pewno będzie lepszy. Dobra, i co więcej, kolejnym poksem będzie Crobat. No to tutaj z powrotem wrzucę Luxraya, bo to jednak dla Infernape'a z obniżonym jeszcze defensem to będzie kiepski przeciwnik. Dobra. O, przyznaję, teraz jakby przyparłeś mi do muru. Dobra, no to tak, Spark. Ogólnie Crobat jest ostatnią formą Zubata, ewolucją Golbata. No i on podobnie jak też Baniri właśnie potrzebuje szczęścia do ewolucji. Więc najlepiej sobie, jeżeli chcemy ewoluować Golbata, to jeszcze od Zubata go trenować. Dobra, rozwalamy go w każdym razie jednym ciosem, nawet tam był krytyczny. No dobra, i wygrywamy. I 50 levele. Nie, nie, to jest nie do przyjęcia. Ta elektryczna moc nie może jakby być mi posłuszna sama z siebie. No i Gible ewoluuje. Okej. Okay. Ja bym się bardziej ucieszył, jakby Baniri ewoluował. Już noszę go tyle w drużynie. Dobra, i Gible ewoluował w Gbaita. Także kolejny nowy box.
Więc mamy Gbajta w deksie. Jest to jaskiniowy poks smoczoziemny. Dawno temu wierzono, że lek wykonany z jego łusk jest w stanie wyleczyć niewyleczalne choroby. Okej, okay. Więc pewnie był nieźle wytrzebiony przez to. Albo szukamy jego łusku po prostu. Co sprawia, że jesteś tak potężny? Co dla ciebie jest z perfekcją? Ale co najważniejsze, co sprawia, że po prostu tak błyszczysz? Ale cóż. Rozmowa z tobą wydaje się być bez znaczenia. Nie poddam się jednak tak łatwo. Zabłysnę pewnego dnia i stworzę, sprawię, że to ja będę tutaj rządził wszystkim. Okej, okay, udało nam się wygrać. No i co dalej? O, ktoś tutaj nie przyszedł. Dawn i Rowan. Dialga, władca czasu. Niesamowite, że można jakby zobaczyć tego poksa. Jeśli chodzi o mnie, Dialga chyba, znaczy, na moje oko, Dialga wydaje się czekać na ciebie, Hawkins. Chcę wyzwać się i wypróbować w walce. Dalej, Hawkins, śmiało, zmierz się z Dialgą. Posłuchaj swojego serca i spróbuj uspokoić myśli. Dialga jest poza kontrolą czerwonych łańcuchów i nie jest zmuszona do użycia swojej siły. Dialga wydaje się ufać tobie po tym, jak to wszystko powstrzymałeś. Hawkins. Wpadał na Barego jakąś chwilę temu. Powiedział, że wierzy w ciebie. Powiedział, że też dasz radę jakby dokończyć tę robotę. Tak samo myślę. Więc proszę, pomóż temu Pokemonowi. Cierpi przez to, że został wyciągnięty ze swojej jakby przestrzeni przez Team Galactic. Okej, dobra. I teraz zasadzić, no to tak, do walki z Dialgą można by się trochę inaczej przygotować. Głównie Dialga jest poksem smoczo-stalowym. No i tak, moje poksy są niezłe na Dialgę, ale coś bym tutaj zmienił. No myślę, że bym wysłał Milotika może, bo forsują Hypnosis. No i co, Clefable może jeszcze. Tylko nie wiem, czy ma jakieś stalowe ataki na ten moment. Ale wiem, że Milotik może być nie najgorszym pomysłem. Ale dobra, zacznę od Clefable, bo mamy Moonblast. Myślę, że to jakoś tak zadziała w miarę. Więc cóż mi pozostaje? Chyba tylko grę zapisać. Tylko pytanie, czym się wszystko dobrze nagra. Miejmy nadzieję, że tak, więc save'ujemy. No i jak już gra zapisana, no to możemy próbować walczyć z Dialgą. No i tak, jeszcze się upewnię, jest ok. No to idziemy. No i tutaj od razu jak podejdziemy, to walka się rozpoczyna, tak więc moi drodzy, jedziemy! Waleczka z Dialgą, jedna z moich ulubionych melodii w walce z poksami. Dobra, leć Clefable i pokonajmy to. Znaczy pokonajmy, ja nie chcę tego wykończyć, ja chcę to złapać. I ogólnie Dialga ma umiejętność jaką jest presja, czyli podwaja ona użycie PP przez naszego Pokemona. I Roar of Time jest atak smoczy, stąd też nie działa on na Clefable w ogóle. Jedyne czego się obawiam to raczej Flash Cannon. Ale przy odrobinie szczęścia może obniżę jeszcze specatak Dialgę. Nie byłoby źle. Ancient Power, to może podkręcić wszystkie statystyki Dialgi. I to byłoby słabe jakby się stało. Stało się! To się stało. Dobra, sytuacja robi się nieciekawa. A pytanie jeszcze jakie ataki ma Dialga. To był kryt. To było niebezpieczne. Dobrze sobie Dialga podkręciła. Dobra, o, specatak w dół, ale fart. Nie dość, że kryt, też specatak w dół. No dobra, no to tak się wyrównało mniej więcej. Raczej na atakach specjalnych bazuje Dialga. Ale to był fart, że to podniosło te statystyki, bo to de facto ma tylko 5% na to. Dobra, sync z mojej strony. No i Dialga idzie spać. I to jest już możliwe chyba najłatwiejszy do złapania moment. Czy na najlepszy, w sensie na łatwiejszy. Dobra, mniejsza. Próbujemy sobie Dialgę złapać Ultrabolem, no bo to jest najlepsze póki co mamy. Zaskakujące, że Dialga przez sen, że tak powiem, okrzyki bojowe wydaje z siebie. Złapałem Dialgę. Za pierwszym rzutem! Okej. Okay. Dobra, więc mamy Dialgę. Całkiem ładne ekspy, banili znowu poziom Gbite tak samo. Dobra, ja tu save'y robię, kurczę, myślę, że będę łapał tą Dialgę z 3 godziny, a to luz. Dobra, więc jest to taki Pokémon czasu, Dialga. Stalowo smoczy. Mam moc do kontroli czasu.
od pradawnych czasów pojawia się w mitologii Sino. Dobra, czy chcemy dać imię? Nie. Czy chcemy coś więcej z Dialgą? Myślamy do boksu. No to już nie będę brał legendarnego Pokemona do drużyny. Yes, shock. Hawkins. Nie wiem jak ty, ale to było naprawdę niesamowite. Przez 60 lat nigdy nie byłem tak podekscytowany. Od ostatniego razu profesor przeprowadził dużo badań. Jakby miał nie lada pewność, był pewny ciebie, Hawkins, więc przyszliśmy aż do tego miejsca i cieszę się, że jesteś bezpieczny. Chodźmy może już do domu. No, chyba nie. Jakby nikt nie ma prawa odbierać innym przyszłości na żadnym ze światów. Dobra, ale jeszcze nim pójdziemy do domu, to jeszcze się wrócimy, bo tutaj jest przedmiot, jakim jest Adamant Orb, który jeszcze dodatkowo wzmacnia właśnie Dialgę. Można go dać do trzymania. No i dobra, to by było na tyle, więc pozostaje mi się wrócić. Stąd niestety nie możemy nigdzie polecieć, co jest trochę słabe. Także no, musimy się stąd wydostać. Znaczy tak, Ton i profesor idą sobie do domu, natomiast no my nie, bo tutaj wciąż jeszcze jest pewien punkt, który trzeba by odwiedzić. Mianowicie tamta jaskinia, gdzie stał gość z teamu Galactic. Ale to myślę, że tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja sobie tam tylko dojdę, żebym pamiętał, że mam tam zajść. A później ruszymy sobie dalej w kierunku już miasta Sunnyshore, w którym de facto będzie czekać na nas już ostatnie nasze wyzwanie. Ostatnia odznaka do zgarnięcia. Więc tylko się dobrze tutaj ustawię i będziemy nasz dzisiejszy odcineczek kończyć. Pytanie tylko, czy ja jakoś w miarę dobrze idę. Chyba tak. A jednak nie do końca. No dobra, to tak przejdziemy. Dobra, też żebym nie zapomniał, że Banili potrzebuje masażu. Zawsze to jakieś uszczęśliwienie. Dobra, jak dobrze pamiętam, to była to tutaj grota. No i ją sobie przejdziemy już w odcinku następnym. Zobaczymy, co tam blokował gość z teamu Galactic. A w dzisiejszym filmie z serii to już będzie wszystko. Tak więc ja z wami przegnam do zobaczenia w kolejnym filmie z serii, w którym to będziemy ruszać dalej. W dzisiejszym filmie to wszystko. Ja z wami przegnam. Do usłyszenia. Cześć.